Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W sobotę, 30 września 2023 roku, odbyły się wybory parlamentarne na Słowacji. Były to już dziewiąte wybory posłów do Rady Narodowej Republiki Słowackiej, jednocześnie czwarte przedterminowe wybory na Słowacji. Pierwotnie wybory te miały się odbyć w lutym lub marcu 2024 roku. Przedterminowe wybory wygrała partia Kierunek Słowacka Socjaldemokracja, czyli po słowacku Smer SD, której liderem jest były premier Słowacji Robert Fico. Partia Roberta Fico uzyskała blisko 23% poparcia. Drugie miejsce zajęło ugrupowanie Postępowa Słowacja, blisko 18%. Tym ugrupowaniem kieruje europoseł i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Michal Szimeczka. Trzecie miejsce z kolei uzyskała partia Głos Socjaldemokracja, czyli po słowacku Hlas SD, założona przez byłego zastępcę Roberta Fico, zresztą późniejszego premiera Petera Pelegriniego. I tutaj warto zauważyć, że Hlas SD już zapowiedziała, że... że jest możliwa współpraca, a zresztą sam Peter Pellegrini mówił, że gratuluje Robertowi Fico i że jest skłonny do politycznej współpracy. Warto tutaj zauważyć, że partia Smer już w przeszłości wybory parlamentarne wygrywała trzykrotnie, ostatni raz w 2016 roku. No a pytanie: dlaczego Robert Fico musiał zrezygnować z funkcji? Szefa rządu w marcu 2018 roku ma bardzo prostą odpowiedź. Chodzi o skandal związany z zabójstwem jednego z dziennikarzy. Wtedy przez Ukrainę, można powiedzieć, przeszła fala ulicznych demonstracji. Roberta Fico obciążono polityczną odpowiedzialnością za, za korupcję w państwie, za możliwość, właśnie za taką sytuację, gdzie można było zamówić. Zlecić zabójstwo dziennikarza. Wtedy właśnie Fico oddał stanowisko premiera swojemu zastępcy, Peterowi Pelegriniemu, który po przegranych przez Smer wyborach w 2020 roku założył nową formację właśnie Hlas SD. Tutaj też warto zauważyć, że komentatorzy, obserwatorzy tych wyborów z krajów zachodnich, zwłaszcza z krajów zachodnich, bardzo mocno akcentują. Możliwą po wyborach zmianę kursu w polityce zagranicznej Słowacji. I celowo tutaj podkreślam, że właśnie liberalni zachodni obserwatorzy, komentatorzy bardzo mocno akcentują tę możliwą zmianę w polityce zagranicznej, ponieważ część z tych komentarzy właśnie głównie na zachodzie jest bardzo emocjonalna. Pojawiają się nawet komentarze, że na Słowacji wygrał słowacki Orban, a niektóre nawet te najbardziej skrajne głosy mówią o tym, że wybory na Słowacji wygrał Władimir Putin. No to jasno pokazuje pewne trendy, które dzisiaj występują na Starym Kontynencie, oczywiście także w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi. Faktem jest, że na Słowacji Wygrała formacja polityczna nastawiona na prowadzenie polityki wielowektorowej, czyli coś, co się bardzo na pewno nie spodoba w Waszyngtonie. Jest to coś sprzecznego z tą linią, którą Waszyngton od ponad dekady próbuje narzucić Europie Środkowo-Wschodniej, czy też szerzej między, na obszarze, w zlewiskach Morza Bałtyckiego, Adriatyckiego i Morza Czarnego, no, właściwie od powstania inicjatywy. Trójmorza, tutaj Stany Zjednoczone chciałyby, aby prym wiodła tak zwana Bukaresztańska Dziewiątka i aby ona trzymała pewien wspólny front i polityk, i można powiedzieć także jeden wektor taki bardzo, bardzo silny, proamerykański i antyrosyjski. Wybory na Słowacji pokazują, że jest możliwe w tej części świata, mimo tak ogromnych wpływów amerykańskich, odejście od polityki. Jednowektorowej. Jest możliwość prowadzenia polityki wielowektorowej, zresztą Viktor Orban pokazuje to od wielu, wielu lat. Natomiast też warto podkreślić, że Robert Fico wielokrotnie deklarował, że ma zamiar zakończyć pomoc wojskową dla Ukrainy. To jest bardzo istotne. Poza tym też trzeba przypomnieć wypowiedzi samego Fico czy innych polityków partii SMER, którzy bardzo mocno krytykowali. Prezydent Słowacji, panią Zuzanę Czaputową. No, w, na, w takich publicystycznych wypowiedziach często nawet zdarzało się, że, że nazywali ją, cytuję, amerykańską agentką, która odbiera polecenia z ambasady USA. Koniec cytatu. Podkreślali także jej związki z George'em Sorosem. Sam Robert Fico nigdy nie krył się z oceną sytuacji, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. W kampanii wyborczej powiedział m.in., Cytuję: Wojna na Ukrainie rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy ukraińscy faszyści zabijali rosyjskie ofiary cywilne. Koniec cytatu. I ta zdecydowana, jasna, konkretna postawa, jeśli chodzi o wektor geopolityczny rozwoju Słowacji, wybór drogi wielowektorowej, zakończenie pomocy wojskowej dla Ukrainy, powoduje, że Robert Fico, że partia Smer SD jest często traktowana przez liberalne media jako coś bardzo ciekawe zresztą, partia prawicowa. Zresztą widzicie Państwo teraz na swoich ekranach nagłówek z portalu Gazety Wyborczej, który mówi o tym, czy Słowacja. Odpłynie w prawicowy populizm. Natomiast trzeba tutaj jasno powiedzieć, że Robert Fico nie jest politykiem prawicowym i tutaj widać zresztą nierzetelność tych liberalnych, liberalnych dziennikarzy. Ten niespełna 60-letni przecież prawnik. Zaczynał swoją karierę polityczną jeszcze w Komunistycznej Partii Słowacji. Już po zmianach geopolitycznych, po rozpadzie Czechosłowacji, był, był później przedstawicielem Słowacji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. A w grudniu 1999 roku, kiedy opuścił, opuścił postkomunistyczną partię Lewicy Demokratycznej, której był posłem od 1992 roku, założył wtedy SMER. I była to w założeniu nowa formuła partii lewicowej. I też trzeba to jasno, jasno podkreślać. Także to nie jest tak, że formacje polityczne w Europie, które sprzeciwiają się pomocy, Wojskowej dla Ukrainy, które sprzeciwiają się amerykańskiej hegemonii na świecie czy amerykańskiej obecności w Europie, to są partie z, z gruntu prawicowe. No tak nie jest. Tutaj widać cały konglomerat partii, widać tutaj kierowanie się po prostu interesami, interesami narodowymi, interesami poszczególnych państw, bez względu na to, czy mówimy tutaj o prawicy, czy lewicy. Lewica również może mieć swój charakter niepodległościowy, który upatruje podmiotowości, jeżeli chodzi o państwa narodowe. Wcale to nie musi być tak zwana lewi lewica obyczajowa i zresztą Robert Fico jest tego dobrym potwierdzeniem. Robert Fico już na konferencji prasowej odpowiadał na Pytania dotyczące no, tworzenia rządu i dalszego wektora polityki słowackiej I powiedział tutaj między innymi to jest cytat. Słowacja ma większe problemy niż Ukraina. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej rozpocząć negocjacje pokojowe. Koniec cytatu. Widać tutaj jasno, tę wolę. Narodu słowackiego, który niejednokrotnie wychodził na ulicę w sprzeciwie wobec wspierania Ukrainy, takiego bezwarunkowego wspierania Ukrainy, aby jak najszybciej to po prostu zakończyć, ponieważ doskonale politycy słowaccy, establishment polityczny na Słowacji, a przynajmniej spora jego część widzi, jak ogromne koszty ich kraj ponosi. Nie tylko zresztą ich kraj, ale w ogóle kraje członkowskie Unii Europejskiej ponoszą za właśnie taką, można powiedzieć, Bezmyślną i bezwarunkową pomoc udzielaną Ukrainie. W interesie wszystkich państw europejskich jest tak naprawdę jak najszybsze zakończenie tej wojny, i to widać w pewnych trendach, w pewnych tendencjach, procesach politycznych, które zachodzą w państwach europejskich. No i też warto zauważyć, że minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Siarto. Powiedział, napisał właściwie w mediach społecznościowych, cytuję: Robert Fico myśli o wojnie, migracji i równości płci dokładnie identycznie jak my. Jego zwycięstwo daje wielką szansę na wzmocnienie sojuszu V4. Gratulujemy i życzymy powodzenia. V4, czyli oczywiście Grupa Wyszehradzka. Warto także zauważyć, że pogratulował. Pogratulował wygranej Robertowi Fico również premier Węgier Wiktor Orban. Znany jest już także podział mandatów w 150-osobowym parlamencie Słowacji. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, czy też najbezpieczniejszą większością w ogóle, jeżeli chodzi o koalicję rządową, byłaby koalicja SMER, HLAS i SNS. Wybory na Słowacji pokazały pewien bardzo istotny trend, to znaczy, że w społeczeństwach europejskich już jest bardzo, bardzo silne zmęczenie wojną na Ukrainie, zmęczenie obciążeniami gospodarczymi, które ta wojna generuje, a właściwie generuje także ta bezwarunkowa pomoc udzielana Ukrainie przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i NATO. Wiemy doskonale, że ta, ta pomoc dla, dla Ukrainy jest, no, można powiedzieć, przekazywana pod bardzo silnym naciskiem Stanów Zjednoczonych. Mimo to już coraz więcej społeczeństw odchodzi od, od takiego zachwytu nad pomocą Ukrainy i wzrastają tendencje realizmu politycznego i kierowania się własnym interesem, a nie interesem Interesem hegemona amerykańskiego czy interesem państwa ukraińskiego i moim zdaniem ten trend będzie będzie postępował i warto aby również politycy nad Wisłą politycy w Polsce no. Przyjrzeli się tym trendom, zobaczyli jak naprawdę przebiegają procesy geopolityczne, bo to, co obserwujemy czy na Węgrzech, czy na Słowacji, to także refleksy znacznie głębszego procesu, jakim jest proces policentryzacji świata, tworzenia się świata wielowektorowego, gdzie już nie będzie jednego hegemona, supermocarstwa, jednego żandarma światowego, który próbuje narzucać swoją wolę polityczną. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.